Poniedziałek, 17 lipca, na Tabaka witam i zapraszam na Silesia Flash. Mężczyźni podejrzani o niewłaściwe zachowanie względem nieletnich na basenie w Bytomiu zostali dzisiaj doprowadzeni do prokuratury. W sobotę na miejsce musiała przyjechać policja, omal nie doszło tam do linczu. Podczas wyprowadzania zatrzymanych policja musiała użyć gazu. Szokujące jest to, że do podobnego wydarzenia doszło także w opolskich Zdzieszowicach. Szczegóły Fatima Orlińska. Nawet 12 lat może spędzić w więzieniu 48-letni obywatel Gruzji, który na basenie w Bytomiu miał naruszyć nietykalność cielesną kilkorga dzieci. W poniedziałek mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie do godzin popołudniowych składał wyjaśnienia. Usłyszał zarzut dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec trójki małoletnich poniżej 15 roku życia. Ze wstępnych informacji miało wynikać, że podejrzanych w sprawie jest 4 mężczyzn, którzy jeszcze w sobotę zostali zatrzymani. Po przeanalizowaniu materiału dowodowego prokurator nie znalazł podstaw do przedstawienia zarzutów 3 z nich. W tej sprawie pokrzywdzeni to 3 dzieci, 2 dziewczynki w wieku 10 i 12 lat oraz chłopiec w wieku 13 lat. Podejrzany nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, bo to jest jeden zarzut, składa wyjaśnienia. No, na tym etapie nie informujemy o treści składanych wyjaśnień podejrzanego. Prokurator skieruje w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Bytomiu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W naszej ocenie ten wniosek jest jak najbardziej zasadny. W tej sprawie prokurator będzie również wyjaśniał okoliczności związane z zachowaniem osób przebywających na basenie w sobotę wobec interweniujących funkcjonariuszy policji. Według prokuratury odrębne postępowanie będzie prowadzone w kierunku stosowania groźby wobec funkcjonariuszy policji, którzy interweniowali, gdy przebywający na basenie chcieli samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość podejrzanym o dotykanie dzieci. Jak przekazał nam jeden z rodziców, cała sytuacja wyszła na jaw po tym, jak jedno dziecko poinformowało mamę, że mężczyzna dotykał je w wodzie. Od tego miała zacząć się awantura. Kobietę uderzyliście! Do bardzo podobnej sytuacji doszło w niedzielę w Zdzieszowicach w województwie opolskim, również na basenie. Ratowników zgłosiła się zaniepokojona kobieta, która oświadczyła, że nieznany jej mężczyzna dotykał w miejsce intymne jej małoletnią córkę. Po dokonaniu wstępnych ustaleń funkcjonariusze zatrzymali tego mężczyznę. Nie złożył żadnych wyjaśnień. Ten mężczyzna zamieszkuje co prawda na terenie naszego powiatu, natomiast jest obcokrajowcem. W tej chwili prowadzimy czynności w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Czynności te są prowadzone w kierunku artykułu 200 paragraf 1 KK, czyli dopuszczenia się innej czynności seksualnej względem osoby małoletniej. Mężczyzna ten najpóźniej we wtorek zostanie doprowadzony do prokuratury. Seria utonięć w ciągu minionego weekendu. Do tragedii doszło między innymi w Ostrowach nad Okrzą w powiecie kłobuckim, jeziorze na Kłochechło oraz małopolskim Balatonie. Paweł Jędrusik. Wypoczynek nad wodą tragicznie zakończył się w sobotę nad zalewem na Kłochechło w powiecie tarnogórskim. Przed godziną 14 jedna z przebywających tam osób zauważyła, że 2 kobiety spadły z materaca do wody. Na miejscu błyskawicznie znaleźli się ratownicy tarnogórskiego WOPR-u, którzy w pierwszej kolejności z wody wyłowili 28-letnią mieszkankę Katowic. Kobieta szybko odzyskała przytomność, jednak karetką pogotowia trafiła do szpitala. Kilka minut trwały poszukiwania drugiej kobiety, którą ratownicy wyłowili na brzeg. Była to 27-letnia mieszkanka Gliwic, u której ustały czynności życiowe. Ratownikom udało się przywrócić czynności życiowe kobiecie, ale jej stan był bardzo niestabilny. Trafiła śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Sosnowcu. Nie udało się jej uratować, zmarła w szpitalu. Do kolejnego dramatu doszło w niedzielę w miejscowości Ostrowy nad Okrzą w powiecie kłobuckim. W zalewie utopił się młody mężczyzna. W miejscu tego tragicznego zdarzenia obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Jak wstępnie ustalono, 32-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego przebywał nad zalewem wspólnie z rodziną. W pewnym momencie rodzina utraciła z nim kontakt. Najbliżsi szukali mężczyzny, sprawdzili przyległy teren, ale gdy to nie przyniosło rezultatu, żona zgłosiła jego zaginięcie. Mężczyzny szukało m.in. kilkunastu policjantów, użyto także drona. Po około 2 godzinach strażacy wyłowili z wody ciało mężczyzny. Prokuratura zarządziła sekcję zwłok. To z kolei trzebiński Balaton. Tu w sobotę życie stracił 57-letni Nurek.
Grupa kilku osób przyjechała z Warszawy poćwiczyć nurkowanie nad akwen Balaton. Mężczyzna przygotowujący się do nurkowania wszedł do wody, zanurzył się w niej i po chwili nie było z nim w ogóle żadnego kontaktu, nie dawał żadnych oznak życia. Natychmiast został wyciągnięty przez osoby, które tam się znajdują nad akwenem z wody. Natychmiast podjęto reanimację. Jak poinformowała Komenda Główna Policji, od początku czerwca w całym kraju utopiło się już blisko 100 osób. Cmentarz żydowski w Katowicach został zdewastowany. Straty szacuje się na około 200 tysięcy złotych. Pośród kilkunastu zniszczonych przez wandali nagrobków są te zabytkowe i powojenne. Policja pracuje nad ustaleniem sprawców. Fatima Orlińska. Urządzili sobie imprezę na żydowskich nagrobkach. Dziś opiekunowie cmentarza żydowskiego w Katowicach liczą straty, do których doszło na skutek działania wandali. Popękane i poprzewracane macewy, pozostawione śmieci i kradzież narzędzi to bilans tego, co po sobie pozostawili. Ostatni raz podobny incydent w Katowicach miał miejsce kilka lat temu, choć do dewastacji cmentarzy żydowskich w regionie dochodziło kilkukrotnie. Sprawcy, to tak to wynika jakby z tego, co ustaliliśmy w przestrzeni cmentarza, przeszli dwiema kwaterami, niszcząc wszystko po kolei, to co po drodze jakby na co natrafili, przewracając nagrobki, niektóre niszcząc doszczętnie. Kilkanaście nagrobków jest przewróconych. Są wszystkie nagrobki zabytkowe. Są dwa powojenne przewrócone, natomiast wszystkie pozostałe to są nagrobki wpisane do rejestru zabytków, ujęte jako całość tutaj jakby ten kompleks nagrobny, więc nawet naprawa tych nagrobków no, będzie wiązała się z tutaj również z decyzjami konserwatora, czyli jakby te koszty potencjalnie wzrastają. Więc wstępnie szacujemy ten koszt zniszczenia na 200 tysięcy złotych. Do dewastacji prawdopodobnie doszło w nocy z 15 na 16 lipca. Sprawą zajęła się katowicka policja. Zgromadzono materiał dowodowy, w tym zabezpieczono monitoring miejski. Sam cmentarz nie jest monitorowany, jednak na co dzień bramy zamknięte są na klucz. Wandale prawdopodobnie weszli przez mur. Czynności w sprawie prowadzą policjanci z pierwszego komisariatu i tutaj skierowali oni również wniosek do prokuratury, aby to postępowanie było objęte śledztwem. My przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, kto zniszczy taki zabytek, to takiej osobie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd ponadto orzeka naprawienie takiej szkody lub nawiązkę do wartości uszkodzonego mienia. W najbliższy piątek, 21 lipca, odbędzie się społeczne porządkowanie cmentarza. Każdy, kto chciałby wesprzeć opiekunów, może przyjechać na miejsce od godziny 9. Zarządcy Kirkutu chcą zaapelować również do władz miasta o poszerzenie strefy monitoringu, by ten obejmował również cmentarz. Po upalnym weekendzie intensywne opady deszczu i choć zrobiło się nieco chłodniej, to poranna nawałnica, która przeszła nad województwem śląskim, zalała drogi, posesje i połamała drzewa. Paweł Jędrusik. Do tego widoku mieszkańcy Katowic i okolic są już raczej przyzwyczajeni podczas większych opadów. To trasa S86 w pobliżu Ikei i sklepu Agata. Pod wpływem intensywnych opadów deszczu droga została zalana. Dopiero przed godziną 10 dało się tam przejechać bez większych problemów. Ale nie tylko tu strażacy mieli sporo pracy. Straż pożarna odnotowała około 20 zgłoszeń. Najwięcej w centralnej części naszego województwa. Interwencje dotyczyły i dotyczą, bo jeszcze cały czas trwają te działania, przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych jezdni, niższych kondygnacji budynków, usuwaniu przewróconych drzew i połamanych konarów. To interwencje m.in. w Katowicach czy Mysłowicach. W tych drugich straż do godziny 11 interweniowała 6 razy. Dwie z nich dotyczyło lokalnych podtopień przy ulicy Mikołowskiej, ulicy Bytomskiej, gdzie strażacy musieli wypompować wodę z drogi, z jezdni. Natomiast cztery interwencje dotyczyły połamanych drzew blokujących przejścia i drogi. O ile poniedziałkowe opady dały się mocno we znaki mieszkańcom regionu, to od jutra znów wrócą ciepłe dni. Temperatura będzie oscylować wokół 25 stopni Celsjusza. Ważny 13-kilometrowy odcinek biegnący przez kilka miejscowości i nad autostradą będzie remontowany. Coraz bliżej rozpoczęcia prac na drodze wojewódzkiej 925. To droga dojazdowa do autostrady A1 od Rybnika przez Przegędzę, Stanowice i Bełk, a potem aż do Rudy Śląskiej.
Dziś w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na wykonanie tych prac. Mają one potrwać 33 miesiące, będą kosztować ponad 321 milionów złotych. Karolina Komada. Po kilku latach starań i planów droga wojewódzka 925 od Rudy Śląskiej do Rybnika doczeka się przebudowy. Umowa podpisana, a prace rozpoczną się na początku września. Bardzo szeroki zakres robót, jeżeli chodzi o przebudowę tej drogi, poprawę bezpieczeństwa dla pieszych, dobre oznakowanie i przede wszystkim właśnie wyciszenie poprzez specjalną nawierzchnię bitumiczną hałasu, bo oczywiście to zawsze powoduje przez te gminy, które przebiegają właśnie takie drogi wojewódzkie, ekspresowe, że ta głośność to jednak uprzykrza życie wszystkim, jest irytująca i denerwująca. No ale z drugiej strony właśnie tutaj po raz kolejny stosujemy taką technologię, która wytłumi ten niepotrzebny hałas. Wykonawca ma 8 tygodni od momentu podpisania umowy, aby zaplanować i uzgodnić przebieg ścieżek rowerowych. To nie jedyne zmiany, jakie przewidziane są na drodze 925. Pojawią się zabezpieczenia pieszych w postaci barier U11A i U12, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Sama jezdnia będzie poszerzona do 3,5 metra jednego pasa ruchu, czyli łącznie około 7 metrów. Będą wybudowane nowe wjazdy i zjazdy do posesji, przebudowa skrzyżowań i rond. Przebudowa tego 13-kilometrowego odcinka zostanie podzielona na 5 etapów, a cała inwestycja pozytywnie wpłynie na pozostały fragment drogi 925, który od lat stanowi ważny element dla kierowców w Rudzie Śląskiej. Moje miasto od wielu lat, od 2010 roku, buduje właśnie nowy przebieg trasy 925. W naszym mieście nazywa się to trasa NS. Więc jest to taka pierwsza inwestycja w naszym mieście o największej wartości, rozwiązująca wiele problemów komunikacyjnych w moim mieście, no i otwierająca tereny inwestycyjne. W naszym mieście ma ta droga pełnić funkcję jakby bezkolizyjnego przejazdu pomiędzy drogową trasą średnicową a autostradą A4. Koniec prac przewidziany jest na 2026 rok. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro w imieniu Rafała Kuliga. Do zobaczenia.